Witam serdecznie. Dzisiaj kolejna tutaj karta. Karta numer 7. Tutaj w pierwszym opisaniu, w krótkim opisie, jest nazwana Mars przez mojego tutaj wuja. Oczywiście na wstępie zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrypcji kanału, do komentowania tych filmów. Cieszę się bardzo, jak tam piszecie pod tymi filmami. Oczywiście zawsze wszystkie komentarze czytam, tak samo wiadomości odczytuję. To, że gdzieś tam nie odpiszę, no niestety, jest tego teraz tyle, że bardzo ciężko to ogarnąć wszystko. Ale dziękuję, że oglądacie tą serię. Jest to bardzo ważne. Tak więc karta 7 Mars. Polskie przysłowie mówi, że po uśmieszkach przychodzi płacz. Otóż ten obrazek na siódmej karcie taki przypadek pokazuje. Pokazuje Boga wojny, Marsa. I nie może być inaczej. Tylko tak, że po operacji Erosa nastąpi operacja Marsa. Ludzie na Ziemi wezmą się wzajemnie za łby i będą ze sobą walczyć. A walczyć będą tak, jak to symbolicznie jest przedstawione. Pójdą za swymi wodzami i będą walczyć między sobą. To nie będzie walka do jakiegoś celu. To będzie walka dla wyładowania żądzy mordu, rabunku, samej walki. A najbardziej zawzięcie walczyć będą z wyznawcami Jezusa. Będzie to czas wielkiej próby dla wiernych Kościoła katolickiego. W tym czasie wielu nie wytrwa i zostaną zgładzeni i policzeni za nigdy nieistniejących. Rydwan. Kartę tą nazywają Rydwanem, ale ja wolę ją nazywać Mars, jako że lepiej oddaje obraz zdarzenia, które wystąpi na Ziemi. W dniach, które nastąpią po operacji Erosa. Eros jest synkiem Afrodyty, a ta została małżonką Marsa. Po operacji Erosa, siłą rzeczy niebiańskich, nastąpi szaleństwo Marsa. Obrazek przedstawia nam wojownika na Rydwanie w postawie zwycięzcy. Po działaniu Erosa Ziemia odziedziczy mnóstwo nowych ludzi, którzy swe młode siły zechcą oddać do dyspozycji Marsowi. A Bożek wojny już wie, co zrobić z młodymi ludźmi, którym pachnie wojna. Jeśli bowiem znajdą się wojownicy gotowi do walki, to z dowódcami nie ma żadnego kłopotu. Obrazek ten właśnie przedstawia nam zwycięskiego wodza stojącego na Rydwanie, który prezentuje postawę zdobywcy, postawę panującego nad sytuacją militarną w danym okresie zwycięskich walk. To, co widzimy na tym obrazku, jest wyobrażeniem triumfalnego przejazdu, jest to wyobrażenie na podobieństwo odprawianych triumfów przez zwycięskich dowódców rzymskich z okresu Republiki, jak i Cesarstwa. Obrazek ten znaczy, że po operacji Erosa nastąpi na Ziemi operacja Marsa. Będzie to czas, podczas którego mieszkańcom Ziemi zostanie odebrany pokój i mieszkańcy Ziemi wezmą się wzajemnie za łby i będą ze sobą walczyć. Będzie to czas na Ziemi, gdy mieszkańcy Ziemi zaczną ze sobą walczyć nie dla zdobycia dla siebie więcej ziemi, dóbr materialnych czy niewolników, ale walczyć będą dla samej walki. Mniej więcej na podobieństwo dzisiejszych zmagań na polu sportu wyczynowego. Jeśli dziś mamy ludzi, którzy mówią: jestem najlepszym sportowcem i niech wystąpi przeciw mnie ten, który uważa się za lepszego ode mnie. Tak w tym opisywanym czasie szaleństw Marsa znajdzie się nieprzeliczenie mnóstwo ludzi, którzy będą mówić: jestem najlepszym wojownikiem, a każdy, kto uważa się za lepszego ode mnie, niech wystąpi przeciw mnie do walki. Stanie się bowiem w tych dniach na Ziemi taka silna operacja siły Marsa, że znaczna większość ludzi żyjących na Ziemi ogarnie przemożna żądza walki. Do dnia dzisiejszego mieliśmy do czynienia tylko z powoli, aczkolwiek ciągłym narastaniem operacji Marsa. Skutek tego był taki, że mieliśmy do czynienia z ludźmi, którzy pojedynczo deklarowali wolę uczestniczenia w walce. Brało się to stąd, że sam Mars istniał na Ziemi, będąc w rozproszeniu, dotykał swym berłem pojedynczych ludzi lub klasy ludzi, a i zdarzało się całe społeczności. W czasie, który nastąpi na Ziemi, a który pokazuje ten obrazek, wszyscy ludzie sięgną po broń. Będzie to oczywiście skutek działania siły Bożka Marsa, a nie jakiegoś niezrozumiałego szaleństwa ludzi. Ludzie tutaj
Ci, którzy nie zechcą zrozumieć sensu działających na Ziemi sił, podporządkują się tylko pod przemożną siłę Marsa. Nie będą czynić tego, co chcą, ale to, co chce Mars. Ciągle niestety wojny i wojennych zapasów. Ponieważ na początku przyjęliśmy, że karty Tarota wyszły z kręgu kultury chrześcijańskiej, więc poczytajmy, co na ten temat obrazka napisali prorocy przedchrześcijańscy. W księdze Daniela czytamy tak: widziałem w widzeniu nocnym, oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze. Cztery wielkie zwierzęta wyszły z morza, różniące się jedno od drugiego. Pierwsze było jak lew i miało skrzydła orle. Patrzyłem na nie, aż do chwili, gdy wyrwano mu skrzydła. Oto inne zwierzę, podobne do niedźwiedzia, było postawione na jednym boku. Trzy żebra miało w swej paszczy. Między zębami i tak mu powiedziano: wstań i pożeraj dużo mięsa. Potem widziałem, oto inne zwierzę, jak pantera. Miał cztery skrzydła, ptasie na swoim grzbiecie. Zwierzę miało cztery głowy i dano mu panowanie. Potem widziałem w widzeniach nocnych, oto czwarte zwierzę, straszne, okropne, bardzo silne. Zęby miało żelazne, ogromne. Żarło, miażdżyło, resztę deptało swymi nogami. Zbliżyłem się do jednego ze stojących i prosiłem go, aby mi wyjawił prawdę o tych rzeczach. Powiedział i oznajmił mi prawdę o tych rzeczach. Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo, które będzie na ziemi. Odmienne od wszystkich królestw. Pożre całą ziemię, podepcze ją i zmiażdży. 10 rogów oznacza 10 królów, które powstaną z tego królestwa. Jak ten opis mamy rozumieć? W skrócie sens jego jest następujący. Cztery wiatry niebieskie to cztery siły działające w strefie nadziemskiej, które działając w strefie operacji Marsa, wzbudzą w mieszkańcach Ziemi taką wściekłą wolę walki, że spowoduje to powstanie władców, którzy powiodą te nieprzeliczone tłumy do walki. Cele tych walk nie będą zrozumiałe dla nikogo. Zamieszanie wojenne powstanie wyłącznie dla samego uczestniczenia w mordach i grabieżach. Dlatego napisano, że powstanie władca, który ze swoim wojskiem pożre całą ziemię, podepcze ją i zmiażdży. Poczytajmy z kolei, co na ten temat zdarzenia wyobrażonego przez obrazek karty numer 7 napisano w Apokalipsie świętego Jana. Czytamy tam tak: i ujrzałem, gdy baranek otworzył pierwszą z 7 pieczęci, usłyszałem pierwsze z 4 zwierząt, mówiących jak gdyby hukiem gromu: przyjdź. I ujrzałem, oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk, dano mu wieniec. A on, zwycięzca, wyruszył, by dalej zwyciężać. A gdy otworzył drugą pieczęć, usłyszałem drugie zwierzę, mówiące: przyjdź. I wyszedł inny koń koloru płomienia, a siedzącemu na nim pozwolono odebrać ziemi pokój. Tak, iż ludzie wzajemnie się zabijali i dano mu wielki miecz. A gdy otworzył trzecią pieczęć, usłyszałem trzecie zwierzę, mówiące: przyjdź. I ujrzałem, a oto czarny koń, siedzący na nim, miał w ręku wagę. I usłyszałem jak gdyby głos w pośrodku czterech zwierząt, mówiący: miara pszenicy za denara i 3 miary jęczmienia za denara, ale nie niż oliwy i wina. A gdy otworzył czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartego zwierzęcia, mówiącego: przyjdź. I ujrzałem, oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim śmierć i otchłań. I otchłań mu towarzyszyła. I dano mu władzę nad czwartą częścią ziemi, aby miecz i głód i mur i dzikie zwierzęta zabijały ludzi. Proszę zauważyć, że w tym opisie szaleństwo walki narasta. Mamy zwycięzcę na białym koniu z łukiem, potem na koniu płomienistym z wielkim mieczem, na końcu koń trupi czarny w połączeniu ze śmiercią. Niech nikogo te opisy nie mylą, ponieważ po kolejnej wojnie ludzie wrócą do życia takiego, jaki wiedli ich prapradziadowie, a więc i do koni, i do łuków. Dlatego niech nie myli opis wojska rozbijającego na obozowisku swe wspaniałe namioty. Bowiem w tych przyszłych czasach tak rzeczywiście będzie. Nastąpi powrót do cywilizacji naturalnej ze szczątkową techniką.
I to tyle odnośnie tej karty. Komentarz zostawiam wam, jeżeli ktoś chce, niech pisze, co o tym myśli. Następnie przejdziemy potem do kolejnej karty. Dziękuję za obejrzenie. Bardzo się cieszę, że tu jesteście ze mną, że jakaś tutaj część właśnie z widzów słucha tego. Jest tutaj oczywiście zawarta przepowiednia. Jest tego bardzo dużo. Dziękuję bardzo za obejrzenie i do usłyszenia, czy do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam.